Cześć wszystkim, witajcie na kanale Wheel of Nails, to znowu ja, Natalia. Dzisiaj zapraszam Was na czwarty dzień zdobień Mix Media. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać Baby Boomera za pomocą Sugar Effectu. Jest to według mnie najlepszy żel do właśnie tych takich zdobień Baby Boomer. Fajnie też sprawdza się w stylizacjach ślubnych. Zaraz zobaczycie jego zastosowanie właściwie w dwóch wersjach, bo zrobimy nim ombre i zrobimy nim właśnie ten sugar effect, czyli zdobienie, do którego tak naprawdę został stworzony ten żel. Będzie to troszeczkę takie zdobienie ślubne, na pewno właśnie sprawdzi się w tym okresie ślubnym, ale też będzie bardzo fajnie wyglądało do takich nudziakowych paznokci, właśnie do pracy na co dzień. Ale jeżeli chcecie ozdobić delikatnie pazurki, to musicie koniecznie zobaczyć ten tutorial. No, to zabieramy się do roboty. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy hybrydy Hello Beautiful, efektu syrenki w kolorze Classic, dry topu, niewielkiego kawałeczka gąbeczki do ombre, żelu Sugar Effect oraz pędzelka Master Art 005 i sondy. Zacznę od tego, że cały wzornik pokrywam sobie jakimś nudziakowym kolorem. Ja tutaj wybrałam sobie kolor Hello Beautiful, ale tak naprawdę Wy możecie użyć sobie innego nudziaka, na przykład takiego, który fajnie współgra z Waszą karnacją. Kolekcja lakierów hybrydowych Indigo poszerzyła się właśnie niedawno o kilka nowych nudziaków. Mówię tutaj o kolekcji Mama Style, tam na pewno znajdziecie coś dla siebie. Tą hybrydę utwardzę sobie w lampie przez 30 sekund i następnie za pomocą sondy naniosę sobie tak do połowy wzornika żel Sugar Effect. Na początku nanoszę troszeczkę większą warstwę tego żelu, ponieważ kiedy przyłożę sobie gąbeczkę do wzornika, to ona mi wpije i tak większą część tego żelu. No a ja muszę tutaj jakby mieć taką ilość, żeby móc przecieniować praktycznie cały wzornik. Żel Sugar Effect utwardzę sobie w lampie przez 30 sekund. Jeżeli chcecie, to możecie dodać drugą warstwę, jeżeli nie, to całość możecie pokryć już topem. Tak naprawdę to od Was zależy, ile warstw żelu Sugar Effect nałożycie na wzornik. Dry top utwardziłam w lampie przez 30 sekund i wzięłam pędzelek Master Art 005 oraz żel Sugar Effect i na powierzchni zaczęłam malować róże. Róże rozpoczęłam od namalowania literki U i następnie wokół niej domalowywałam już pojedyncze płatki. Tak długo, aż uznałam po prostu, że ta róża jest wystarczająco duża. Możecie oczywiście zrobić mniejsze róże, bardziej dokładne. Ja tutaj właśnie nieco niżej zrobię mniejszą różyczkę. A jeżeli chcecie, to możecie namalować tam nieskończoną ilość róży. Praktycznie cały wzornik możecie nimi wypełnić, ale mnie dwie wystarczą. Następnie tym samym żelem obramuję sobie moje zdobienie i dodam gdzieniegdzie kilka kropeczek. Biorę sobie kopytko, biorę sobie moją syrenkę Classic i obsypuję dokładnie cały wzornik, tak żeby ta syrenka miała okazję przykleić się dosłownie w każde miejsce tego żelu Sugar Effect. Nadmiar oczywiście strzepuję z powrotem do pojemniczka, żeby nie marnować produktu. I całość utwardzam tym razem minutę. Jest to bardzo ważne, żeby to zdobienie się nie złuszczyło po czasie. Za pomocą szczoteczki usuwam nadmiar syrenki i tak wygląda już gotowe zdobienie. Myślę, że ombre robione tą metodą, czyli tą metodą gąbeczkową, jest według mnie najprostszym ombre na świecie. Baby Boomer dzięki właśnie temu sposobowi wychodzi mega delikatnie. To przejście jest praktycznie niewidoczne, dlatego gąbeczka to jest po prostu mój nieodłączny przyjaciel praktycznie wszystkich stylizacji ombre. Jeśli jesteście ciekawi jutrzejszego, ostatniego już zdobienia, to zapraszam Was na kanał o godzinie 20. A tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia Wam wszystkim. Pa!